Przypowieść o bogatym głupcu. Jest to 28 rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. Będziemy czytać 12 rozdział Ewangelii według Łukasza i wiersze od 13. Wtedy ktoś z tłumu odezwał się: Nauczycielu, nakłoń mego brata, by podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on odpowiedział: Człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? I powiedział do nich: Uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, bo nawet jeżeli ktoś opływa w bogactwo, życie jego nie od tego zależy. Opowiedział im też przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi pole wydało obfity plon. Rozważał więc, co tu zrobić? Gdzie ja pomieszczę moje zbiory? W końcu powiedział: tak uczynię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i w nich zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: nasze wielkie bogactwa złożone na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg oznajmił mu: głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. Czyje więc będzie to, co zgromadziłeś? Tak będzie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Ta przypowieść znajduje się tylko w Ewangelii według Łukasza i jest pierwszą częścią nauczania dotyczącego problemów natury materialnej. A więc możemy zobaczyć sobie w tekście od wiersza 13 do 34. Pan Jezus naucza na ten temat. Tę przypowieść wywołała prośba rzucona przez kogoś z tłumu, aby Jezus nakłonił jego brata do podzielenia się z nim spadkiem. Natomiast ta część druga tego pouczenia od wiersza 22, a więc już po przypowieści, skierowana była już do uczniów, nie do tłumu, ale do uczniów. I tam się oni dowiedzieli, że życie jest cenniejsze niż cokolwiek, co podtrzymuje to życie. Jeśli Bóg troszczy się o tak kruche stworzenia jak ptaki, jeśli dba o polne rośliny, to tym bardziej zależy mu na człowieku. W Księdze Izajasza, w rozdziale 46, są takie ciekawe dwa wersety. Jak Bogu zależy na człowieku. Posłuchajcie mnie, domu Jakuba i wszyscy pozostali z domu Izraela. Nosiłem was od urodzenia, piastowałem od przyjścia na świat, aż do waszej starości. Ja będę ten sam i aż do siwizny ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i ja nadal noszę. Ja też podtrzymam was i ocalę. A więc Izraelita wiedział, że to, co podtrzymuje doczesne życie, to jest Bóg i że nasza główna troska powinna być o sprawy Boże, o Królestwo Boga, a nie o rzeczy doczesne. I Pan Jezus w tej przypowieści nie dyskredytuje doczesnych spraw bytowych. Jemu chodzi tylko o to, by ustanowić właściwe priorytety. Dlatego, że o sensie i celu życia dziecka Bożego nie decydują wartości materialne, ale decydują wartości duchowe. I gdy zabiegamy o to, co najważniejsze, to sam Pan Jezus nas zapewnia w tej przypowieści, i nie tylko zresztą, że potrzeby materialne też zostaną zaspokojone. Już Bóg Jahwe mówił o tym do Izraela, że aż do starości będzie ich nadal podtrzymywał, nosił i ocalał.
A więc dobra materialne człowieka wtedy mają prawdziwą wartość, gdy nie są gromadzone dla siebie, gdy mają być podstawą bezpieczeństwa naszej przyszłości. Lecz gdy te dobra są dzielone, winny być dzielone z innymi ludźmi, mają być używane dla dobra ogólnego. I o właściwym używaniu dóbr materialnych również mówi i inna przypowieść o bogaczu i Łazarzu. I też ją znajdziemy w tej Ewangelii w rozdziale 16, a będziemy ją omawiać jako 35. I tam Pan Jezus w tej przypowieści o bogaczu i Łazarzu wytyka brak wrażliwości zamożnego człowieka na potrzeby biedaka, który bywał w jego otoczeniu. I ten bogacz miał możliwość udzielania pomocy temu Łazarzowi bez specjalnego wysiłku i bez ponoszenia jakichś strat, kosztów dodatkowych. Po prostu ze stołu coś spada i on sobie tam z tego korzysta. To nic nie kosztuje. Ale bogacz był tak skupiony tylko na sobie, że nawet tego nie zauważył. I stąd, wracając do przypowieści o bogatym głupcu, możemy zauważyć, że jest ona podobna do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Ale w czym jest podobna? Nie chodzi o treść, nie. Chodzi o to, że ona również jest ilustracją. Ilustracją ważnej sprawy dotyczącej życia człowieka. Bo gdy chodzi o Samarytaninę, to on jest przykładem postępowania właściwego. A tutaj ten głupi bogacz jest przykładem negatywnym. Jego historia ma ukazywać krótkowzroczność opierania swego życia wyłącznie na dobrach materialnych. Mówiliśmy, że tę przypowieść wywołało zdanie rzucone przez kogoś z tłumu. Prośba, by Jezus pomógł mu w sporze między nim a bratem, gdy chodzi o podział majątku. No i nie wiemy, o co chodzi w tej sprawie. I tak możemy przyjąć trzy możliwości wyjaśnienia. Być może ten człowiek, jako młodszy brat, nie chciał uznać prawa spadkowego, a o tym mówi piąta księga Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 21. I według tego prawa najstarszy syn otrzymywał 2/3 ojcowizny, a reszta przypadała następnym dzieciom. No a może starszy brat się odwoływał do zasady psalmu 133 i w ogóle nie chciał podziału majątku. Wiemy, że gdy się majątek dzieli, gdy jest wiele dzieci, to potem zostaje już tak podzielone, że właściwie prawie, że nie istnieje. A cóż mówi ten psalm 133? O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Czyli w domyśle, gdy się tak w zgodzie kochają, że nawet majątku dzielić nie będą. A więc gdy się kochają i razem mieszkają, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. A więc jeśli by ten brat tak argumentował niechęć oddania tej 1/3, no to trochę wiemy, jak to potraktować. To byłaby jakaś taka wymówka i szantaż emocjonalny właściwie. No ale też jest i trzecia jeszcze możliwość, że starszy brat, otrzymując 2/3 według prawa, tej 1/3 nie chciał oddać młodszemu bratu. No ale Pan Jezus odmówił interwencji, ingerencji swojej, natomiast opowiedział tę przypowieść. Z tym, że jeśli ktoś
miał odruch, by poprosić Pana Jezusa o taką pomoc, to oznaczało, że wtedy Pana Jezusa traktowano jak rabina. Bo rabini nie byli sędziami, nie. Ale nieraz ich proszono jako znawców prawa o tego rodzaju rozstrzygnięcie. I gdy Pan Jezus odmawia prośbie tego człowieka, to musiał zauważyć coś niewłaściwego w postawie tego pokrzywdzonego brata. Dlatego, że ostrzegał ich przed chciwością, a też i uwypuklił zagadnienie rzeczywistej wartości dóbr materialnych. A więc ukazał ulotność wartości doczesnych. Ukazał kruchość dóbr materialnych. Dlatego, że nikt nie wie, kiedy umrze. I w porównaniu, w zestawieniu ze śmiercią, z odejściem nagłym, to wszystko, co mamy, rzeczywiście jest bardzo kruche i doczesne. Też liczba lat nie zależy od materialnego stanu człowieka, bo nawet bardzo bogaci ludzie nagle muszą wszystko opuścić. A więc ta przypowieść wskazuje, że ważniejsze są starania o wartości związane z wiecznością. W tej przypowieści również jest wyjątkowe to, że jedną z postaci jest sam Bóg. W innych przypowieściach tego nie mamy, jest w domyśle, jest pod jakąś postacią. Tutaj natomiast wyraźnie jest mowa o Bogu. A też i inna wyjątkowość jeszcze polega na tym, że cała akcja przypowieści odbywa się we wnętrzu tego człowieka. No i ten wewnętrzny monolog bogacza rozpoczyna pytanie: co tu zrobić? Gdzie ja pomieszczę swoje zbiory? I cóż nam te pytania wyrażają? Wyrażają to, czym ten człowiek żyje na co dzień. On się martwi o sprawy bieżące, co jest rzeczą naturalną, z tym, że on się tym martwi nie tylko doraźnie, póki jest problem, ale on całe życie zawiesza na sukcesie, na tym, że te zbiory mu je zapewnią. A więc on też sobie sam udziela odpowiedzi. Jak problem rozwiązać? I mówi: tak uczynię, zburzę moje spichlerze, pobuduję większe i w nich zgromadzę całe moje zboże i dobra. A potem snuję wizję spokojnego życia dzięki temu, co posiadę. I mówi do siebie: powiem sobie, masz wielkie bogactwa złożone na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. I tak właśnie, gdy to rozważam, to sobie przypominam książkę, którą chyba znacie, Najszczęśliwsi na świecie. Została w zeszłym roku wznowiona. I tam właśnie, gdy ci ubodzy, czyli Ormianie, znaleźli się w Kalifornii i gdy od zwykłego konika kupionego, jakiegoś wozu, wózka i codziennej pracy wytężonej doszli do wielkiego bogactwa, gdy stworzyli największą fermę krów mlecznych na świecie. Ale Bóg ich prowadził tak, że oni to wszystko wykorzystali dla szerzenia Ewangelii. I wtedy powstało to stowarzyszenie międzynarodowe biznesmenów, którzy głosili tą pełną Ewangelię. I takie właśnie mam skojarzenia, gdy teraz tę przypowieść omawiam. I w tym przypadku, gdy chodzi o tego człowieka z przypowieści, jego plany przerywa słowo Boga. Dla Demosa Szekariana, jego ojca, dziadków, słowo Boże zawsze było inspiracją, zachętą, podnietą, żeby iść dalej według Bożej drogi. A w tym przypadku Boże Słowo zatrzymuje tego człowieka, osadza go w miejscu. I trudno powiedzieć, w jaki sposób Bóg do niego dotarł. Ale jest mowa, że to się odbywa w nocy, a więc we śnie.
I pamiętamy, że kiedyś Józef, ojczym Pana Jezusa, przed narodzinami Jezusa miał wizytę we śnie anioła. I anioł do niego przemówił, że nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi lud swój od jego grzechu. I Józef tak postąpił. A tutaj we śnie ten człowiek słyszy, że jest głupcem. Dlatego, że jego plany otrzymały opinię głupich planów. I Bóg jeszcze mu do tego zapowiedział śmierć i to zanim się obudzi. Jeszcze tej nocy on już będzie martwy. No więc cóż można powiedzieć o postaciach, które występują w tej przypowieści? A więc zamożny właściciel ziemski jest pewny, że jego dochody zapewnią mu beztroską egzystencję przez długie lata. I trzeba podkreślić, że tutaj problemem nie jest chciwość, nie. To jest taka normalna działalność biznesmena, który rozważa, jak pomnożyć, jak rozszerzyć, by dalej, 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 w końcu pieniądz musi pracować. Więc tu nie chodzi o chciwość. Jezus wcześniej ostrzegł, uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. I chciałbym to uzasadnić, że tu nie chodzi o chciwość w przypadku tego człowieka. Bo wyraz grecki pleonexia, chciwość, oznacza po prostu chcieć więcej. A więc chcieć więcej wcale nie oznacza, że to jest chciwość. Pamiętamy tę przypowieść o talentach. Jeden otrzymał wartość 20 lat pracy. I nie chciał więcej. Zakopał i czekał sobie, aż Pan wróci i oddał mu to samo. A więc to nie chodziło o chciwość. Chodziło o to, że należy pieniądz pomnażać. To zrobił jego kolega, który miał 2 talenty. A tym bardziej musiał chcieć więcej ten, który otrzymał 5 talentów, by przynieść drugie 5. Ale Jezus wyjaśnił, że w tym przypadku tego człowieka chodziło o to, że on uważał, że gdy opływa w bogactwo, to też i całe jego życie będzie opływać w dobru. Bogactwo zapełni mu wszystko. I Pan Jezus wyraźnie mówi w 15 wersecie drugiej części, bo nawet jeżeli ktoś opływa w bogactwo, to życie jego nie od tego zależy. A więc problemem tego człowieka w przypowieści jest przekonanie, że jego przyszłość zabezpieczają wielkie bogactwa złożone na wiele lat. Werset 19. Polecam konspekt, tam wszystko jest tak w szczegółach podane. A wyraz głupiec po grecku, afron, jest zbitką 2 wyrazów. A, zaprzeczenie, i fren, umysł. A więc po polsku to znaczy nierozumny. A więc ktoś, kto nie ma rozumu, ktoś, kto nie posługuje się tym, co jest rozumne. I w Starym Testamencie mamy ten wyraz w Psalmie 14, wiersz 1. I to oczywiście w Septuagincie, w greckim przekładzie jest widoczne. Głupi, rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. A więc chodzi o człowieka nierozumnego, w tym przypadku, który nie odczuwa potrzeby Boga, który się z nim nie liczy. I taki człowiek odrzuca możliwość podporządkowania Bogu swego myślenia, swojego postępowania. I wtedy właśnie bohater naszej przypowieści uzależnił swoje życie od rzeczy materialnych. Nie uzależnił swego życia od Boga, od Stwórcy. Nie wziął pod uwagę tak oczywistej rzeczy, że to Bóg jest źródłem życia, źródłem urodzaju i wszelkich dobrodziejstw, a nie nasze własne zabiegi. Też bardzo wyraźnie widać tę nierozumność tego człowieka, że był skupiony wyłącznie na sobie. I w konspekcie ja tutaj ukazałem tłustym drukiem te poszczególne zaimki. Gdy on mówi ja, moje zbiory, moje spichlerze, moje zboże, moje dobra. W ogóle nie wspomina o rodzinie, o przyjaciołach. W
Wszystko jest potraktowane podmiotowo w kontekście własnego życia. I nawet własne życie traktuje jako coś, co on posiada, o czym sam decyduje. I to właśnie jest ta nierozumność. To jest ta głupota, która polegała na tym, że swoje życie osadził na tym, co posiada, a nie na tym, kim jest. Okazało się, że jest nierozumny. A gdyby było inaczej, to byłby właśnie człowiekiem rozumnym, rozsądnym. On uważał na przykład, że im więcej ma dóbr, tym więcej ma życia. Niczego nie dostrzegał poza sobą i poza własnymi możliwościami. Nie zauważał innych ludzi. Nie zdawał sobie sprawy, że życie to przede wszystkim Bóg i Jego sprawy. Że życie to dzielenie się z innymi. Że życie to przyjaźń z innymi ludźmi. On tego wszystkiego nie zauważał. Był całkowicie tylko na sobie skupiony i na tym, co wytworzył, co miał. I ten jego egoizm się ujawnił tak bardzo już wyraźnie, widocznie w chwili, gdy sam do siebie powiedział: masz wielkie bogactwa złożone na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. I właśnie ten ostatni czasownik, weselić się, wiele mówi. Dlatego, że tutaj nie chodzi o zwykłe zaspokojenie głodu i pragnienia. Tu chodzi o życie beztroskie. Bo ten czasownik znajdujemy w przypowieści o miłosiernym ojcu, albo inaczej niektórzy mówią o marnotrawnym synu. I pamiętamy, że ten ojciec urządził wystawną ucztę na cześć powracającego marnotrawnego syna. I ta uczta miała być wydarzeniem nadzwyczajnym. A więc patrząc na ten czasownik, możemy powiedzieć, ten zamożny człowiek sądził, że jego życie będzie już teraz ciągłym ucztowaniem, a więc ciągłym wydarzeniem nadzwyczajnym, życiem w samych przyjemnościach. A to mają mu zapewnić posiadane, zgromadzone dobra. A więc jego nierozumność, głupota polegała na braku dalekowzroczności. Zakładał on, że to spokojne życie trwać będzie długie lata. A więc własną śmierć odsunął w daleką przyszłość. Przyszłość, którą miało mu zabezpieczyć bogactwo. On w ogóle uwagi nie zwrócił na postawę, jaką Bóg Jahwe kiedyś napiętnował przez proroka Izajasza, rozdział 22. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I apostoł Paweł nawiązał do tych słów, pamiętamy, w 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, gdy mówił o zmartwychwstaniu ciał. I tak właśnie Paweł omawiał sprawę doczesności i wieczności. A więc Bóg to już dawno potępił, a ten człowiek w ogóle tego nie zauważył. I w tej przypowieści występuje druga postać, Bóg. Bóg, który przez tego człowieka jest całkowicie pomijany w jego planach. Tej nocy, w której snuje on wizję swojego dostatniego życia, on się przekona, i to boleśnie się przekona, że obfite plony były możliwe tylko dzięki przychylności Stwórcy. I właśnie tej nocy się dowie, że Bóg jest źródłem i Panem życia, że do Boga należy ocena postępowania człowieka. I właśnie usłyszał w tym śnie: głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. I tu jest tak bezosobowo powiedziane: zażądają. Nie jest powiedziane: Jahwe zażąda, ale zażądają. I tu chodzi prawdopodobnie o szacunek dla imienia Boga. Wtedy stosowano stronę bierną, a tego przykład mamy
chociażby w takich słowach, w zdaniu: proście, a będzie wam dane. Nie Bóg wam da, tylko będzie dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a wam otworzą. W domyśle, że Bóg to otworzy i nam da. A więc jakie jest przesłanie tej przypowieści? Ona nie jest metaforą. Ta przypowieść jest ilustracją człowieka, który miał, tak powiem, niemądry ogląd życia. Niemądry dlatego, że całą swoją ufność położył w dobrach materialnych. I właśnie dwie wypowiedzi Jezusa potwierdzają to, bo po tej przypowieści są takie zdania, i spójrzmy do konspektu, które poszerzają znaczenie przypowieści. Gdy chodzi o sam cel życia, a też gdy chodzi o cel naszego bogacenia się, tego, co posiadamy. 15 werset 12 rozdziału. Powiedział do nich: uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, bo nawet jeżeli ktoś opływa w bogactwo, życie jego nie od tego zależy. I drugie zdanie: tak będzie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. A więc celem i sensem życia tego bogacza były wyłącznie sprawy materialne. Żył w przekonaniu, że życie zależy od stanu posiadania. Traktował swoje życie jako coś, co on ma, o czym sam decyduje. I wszystko widział, na wszystko patrzał tylko w perspektywie doczesności. Tutaj i teraz. Oczekiwał pełni życia, które ma być beztroskie i przyjemne. Jednak perspektywa śmierci, która może nadejść w każdej chwili, uwrażliwia prawdę o kruchości i niepewności życia. To wcale nie znaczy, że życie człowieka jest nieprzewidywalne. To nie oznacza, że jest wypadkową splotu okoliczności albo że zależy od jakiegoś losu nieokreślonego. Taką koncepcję życia ma bogacz, który chce wszystko kontrolować, a więc przewidywać, na okoliczności wpływać i los trzymać w swoich rękach. Ale jego te wspaniałe plany są skazane na porażkę dlatego, że istotą życia nie jest posiadanie, nie jest trzymanie go w swoich garściach. Bo wtedy my cały czas skupiamy się wyłącznie na sobie. I to jest naiwne podejście. Nasze życie jest zawsze zależne od Stwórcy i stąd musimy być w Nim, w Bogu, bogaci. A więc naiwnością jest przekonanie, że im więcej się posiada, tym się więcej ma życia. Bo w rezultacie żyjemy tylko dla siebie, a właściwie dla własnego majątku i tylko temu podporządkowujemy całą swoją egzystencję. I to jest właśnie głupota. I Bóg interweniuje. Odsłania na nowo prawdę o zależności ludzkiego życia od Boga, od Stwórcy. I stąd ta przypowieść jest ostrzeżeniem, to prawda, ale również i ma wydźwięk optymistyczny. Ma radosne przesłanie o życiu, bo sens i pełnia życia zależy głównie od więzi z Bogiem. Dzięki tej więzi człowiek jest w stanie wykroczyć poza perspektywę doczesności. Jest w stanie zbudować swoje życie na trwałym fundamencie wieczności. Już tu na ziemi budujemy na fundamencie wieczności. A tą wiecznością jest sam Bóg. I dlatego podstawą tej więzi jest uznanie Boga za źródło życia, za dawcę wszelkiego dobra. Bez tego odniesienia do Boga człowiek popada w pychę, popada w arogancję,
I to jest właśnie widoczne w tej przypowieści. A świadomość, że to Bóg nas obdarowuje, sprawia, iż człowiek staje się zdolny do obdarowywania innych. Odkrywamy wtedy, że najlepszym darem dla innych jestem ja sam i to, co mam. Dlatego też wyrażenie gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem, dobitnie wskazuje, że dla każdego z nas jest konieczny zwrot o 180 stopni w naszym podejściu. Trzeba zabiegać o bogacenie się w Bogu. I tak jak przeżywamy nawrócenie, metanoję, ten zwrot o 180 stopni od diabła do Boga, od śmierci do życia, od grzechu do świętości, tak też i w tym przypadku potrzebne jest takie nawrócenie. Bo to wyrażenie przed Bogiem, bogaty przed Bogiem, w języku greckim zakłada nie tyle ofiarowanie rzeczy Bogu, ale zakłada raczej używanie ich zgodnie z Jego wolą. Tak, powtarzam. Tu nie chodzi, by Bogu te rzeczy oddać i koniec. Tu chodzi o to, by je używać zgodnie z Bożą wolą, mieć, by mieć coraz więcej, ale cały czas używać je zgodnie z wolą Bożą. I to jest wtedy bogactwo przed Bogiem. I tę myśl Pan Jezus wyjaśnia nieco dalej, gdy mówi, i spójrzmy na to nauczanie w tym fragmencie Łukasza o sprawach materialnych, wiersz 33. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie wkrada, ani mól nie niszczy. I to jest druga część tego wersetu 33. Ale gdybyśmy wzięli sobie tekst, teraz otworzyli Ewangelii, to byśmy zobaczyli część pierwszą, część A tego wersetu. Sprzedajcie wasze majątności i dajcie jałmużnę. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby się pozbyć majątności, ale to, co mówiłem o Demosie Szakarianie. Oni byli bogaci, bogaci, coraz bardziej bogaci, ale to wszystko sprawiało, że coraz bardziej służyli Bogu, że swoją misję rozszerzył na cały świat. Dlatego też sposobem gromadzenia skarbu w niebie jest dzielenie się z innymi. A więc mamy rzeczy materialne po to, by zaspokoić nasze podstawowe potrzeby, ale również by je użyć jako środki do tworzenia więzi z innymi ludźmi, by głosić Ewangelię, by ją rozszerzać, by budować Boże Królestwo na tej ziemi tymi środkami, które Pan nam daje, byśmy je pomnażali. I dopiero wtedy, gdy wypuszczamy te środki z naszej ręki, wypuszczamy po to, by one służyły innym, to tak naprawdę wtedy je posiadamy. Posiadamy, będąc bogaci w Bogu. I człowiek otwarty na Boga staje się też otwarty i na innych ludzi. I to właśnie jest sensem istnienia tutaj, a też i w wieczności, gdy przyjdzie Jezus, powie: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Panie Jezus, dasz, abyśmy byli takimi właśnie ludźmi dobrymi, mądrymi, którzy to, co mają od Ciebie, pomnażają i używają dla Twojej chwały tu na ziemi, a w wieczności otrzymają takie piękne słowa: wejdź do radości Pana swego, zaproszenia na Twoją ucztę barankową. Amen.